Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wczoraj w godzinach popołudniowych odbył się konkurs pod tytułem Kobieta w piosence. Brały w nim udział dzieci będące w naszym internacie na ulicy Pałęki. Było aż 17 uczestników. Wszystkie pięknie ćwiczyły, starały się naprawdę. I my, jako wychowawcy, miałyśmy bardzo trudny wybór. Do późnych godzin wieczornych obradowałyśmy, żeby wyłonić zwycięzców. Na szczęście odbyło się bez ofiar. I są przyznane nagrody. Nagrody pocieszenia dla uczestników. Później nagrody za czwarte miejsce, za trzecie, za drugie i za pierwsze. Oraz specjalna nagroda, którą wręczy pan dyrektor. Ja może będę teraz prosiła dzieci od końca. Najpierw nagrody dyplomy i nagrody pocieszenia. Zapraszam Huberta. Chciałam dodać, że wszystkie dzieci są wygrane, bo naprawdę o włos, o włos. Moje gratulacje. Dziękuję. Bartosz. Michał. No Michałka dzisiaj nie ma, odbierze w poniedziałek w szkole. Krzysztof Michalczyk. Zapraszam. Kamil. Asia Matejkiewicz. Nikodem. Po prostu z biegu wszedł na scenę i pięknie zaśpiewał. Gratulacje. Patrz w oczy. Panią. Ksawery. Teraz poprosimy dzieci, które dostały nagrody za czwarte miejsce. Filip. Za czwarte miejsce są piękne perfumy. Zapraszamy Maję Dąbek. I Asię Słowiak. Emocje. Trzecie miejsce.
kategorii chłopców. Karol Waligura. Trzecie miejsce nagrodami są świetnej jakości głośniki. Rozumiem, czyli my musimy przegrać? I w kategorii dziewczynek trzecie miejsce zajęła Martynka Latusek. Drugie miejsce. Nagrodami są tablety. W kategorii chłopców. Uber, zachowuj się, trzeba umieć przekryć. Maciej Latusek. I w kategorii dziewcząt Angelika. Pierwsze miejsce zajął Artur Ludwiński. I teraz bardzo byśmy prosili, żeby Artur nam zaśpiewał tą zwycięską piosenkę. Właśnie zapomniałam dodać, że za pierwsze miejsce telefony. Staty. A ktoś gotowy? Ja, głośno tak, żeby wszyscy... O włosach blond, zabierz mnie proszę daleko stąd. Zabierz mnie dziś na niezwany ląd. Najpiękniejsza dziewczyno o włosach blond. Najpiękniejsza dziewczyno o włosach blond. Zabierz mnie proszę daleko stąd. Zabierz mnie dziś na niezwany ląd. Najpiękniejsza dziewczyno o włosach blond.
został nam już ostatni dyplom i ostatnia nagroda w kategorii dziewcząt. Daria! Do góry pokój. I też poprosimy Darię, żeby zaśpiewała. Dziś ten list ci napisałem, lato zbliża się, chciałem powtórzyć tobie jeszcze raz to, co wtedy. Zawsze z tobą chciałbym być przez całe lato. Zawsze z tobą chciałbym być, kochaj mnie za to. Zawsze z tobą chciałbym być, tylko we dwoje. Zawsze z tobą chciałbym być. Zawsze z tobą chciałbym być przez całe lato. Zawsze z tobą chciałbym być, kochaj mnie za to. Zawsze z tobą chciałbym być, tylko we dwoje. Zawsze z tobą chciałbym być. Na wakacje, może plaża i kolacje. Będziemy tańczyć aż po si. Chciałbym też księżyca blasku, stawiać z tobą babki w piasku i wciąż do ucha szeptać si. To co wtedy. Zawsze z tobą chciałbym być przez całe lato. Zawsze z tobą chciałbym być, kochaj mnie za to. Zawsze z tobą chciałbym być, tylko we dwoje. Zawsze z tobą chciałbym być. Zawsze z tobą chciałbym być przez całe lato. Zawsze z tobą chciałbym być, kochaj mnie za to. Zawsze z tobą chciałbym być, tylko we dwoje. Zawsze z tobą chciałbym być. Zawsze z tobą chciałbym być, tylko we dwoje. Zawsze z tobą chciałbym być. Zawsze z tobą chciałbym być przez całe lato. Zawsze z tobą chciałbym być, kochaj mnie za to. Zawsze z tobą chciałbym być, tylko we dwoje. Zawsze z tobą chciałbym być. Zapraszamy teraz pana dyrektora. Słuchajcie, ja myślę, że trzeba jeszcze duże brawa dla wszystkich dzieciaczków. Bardzo. Ja mam jeszcze jedną nagrodę tu za odwagę dla wszystkich, a dla Huberta zasłonę podwójną. W poniedziałek pójdziecie wszyscy do kawiarni Kwadrans na pyszne słodycze, jakie sobie wybierzecie, z panią kierownik Renatą i z panią wychowawczynią Janną Pilarek. Pójdziecie cała ta 16 na, jak będą chcieli lody, to proszę lody, jak będą chcieli ciasta. Dla Huberta razy dwa, bo jest najbardziej skwaszony. No laptop odjechał, ale laptop jeszcze leży, nierozdany. Miej nadzieję, może ciebie ktoś to wybierze. Kochane dzieci, bardzo naprawdę przepiękny konkurs. Jestem pod wrażeniem.
Nie będę komentował decyzji jury, bo ja oczywiście nie brałem, dostałem wyniki wczoraj o 21:42. Także komisja tu obradowała naprawdę całą noc. Szanowni Państwo, kochane dzieci, myślę, że warto takie konkursy robić, bo to zaangażowanie i te emocje na twarzach wszystkich no, są bezcenne i ja uważam, że każdy z nich powinien dostać po nagrodzie. No niestety kołderka finansowa jest nie za długa. Nie jest krótka, ale nie jest też tak długa, żeby wszyscy dostali te nagrody. A wszystkim dzieciom jeszcze raz, co brały udział, trzeba poćwiczyć i za rok będzie znowu konkurs. Także ja, no ciebie nie będzie, ale inni są. Dzisiaj mamy, słuchajcie, takie spotkanie, ponieważ rok szkolny, drugi semestr miał się troszeczkę zmienić. Co roku przez 12 lat był u nas Dzień Kobiet w postaci apelu uroczystego całej fundacji z rodzicami, przede wszystkim z paniami. Ja skorzystam teraz z okazji, nim rozdam, jeszcze tu dwie nagrody mam, życzenia dla pań. Szanowne panie, no przede wszystkim i do tych małych mówię, i do tych dużych, i do pani wychowawczyń, pani pracownic, do wszystkich pań. Życzę wam, żeby to słoneczko, które dzisiaj tak od samego rana świeci, świeciło co dnia dla was, żeby wszystkie marzenia, które macie, a żebyście mieli, bo jak człowiek ma marzenia, to wie, że żyje, spełniały wam się na każdym kroku. Życzę tej miłości, żeby wasze walory były zawsze przez panów doceniane. To panom też tu podpowiadam, że dzisiaj wszystkim paniom trzeba złożyć życzenia, wycałować i mam nadzieję, że i uczniowie, i panowie też to zrobią dzisiaj. Spotkamy się za rok, szanowne panie. Ja pomyślałem, żeby było do śmiechu i ogłaszam dzisiaj już konkurs dla pracowników Fundacji Złote Serce, pań nauczycielek, pani pracownic, pan redaktor, mam nadzieję, że to uświetni nagraniem. Z okazji Dnia Mężczyzny w przyszłym roku będzie konkurs, bardzo cenne nagrody. Trochę dozbieram, żeby jedną z nagród był samochód na przykład. Mężczyzna w piosence, będzie męskie jury i my wtedy, dzieciaczki, zasiądziemy w jury i zobaczymy, kto najładniej z pań śpiewa. Pani księgowa dzisiaj się pierwsza zgłosiła. Mówiła, że jak poćwiczy, to ma taki głos, że naprawdę. O pani Rogalowej nie wspomnę, także. Myślę, że nagrody zachęcą, szanowne panie, te duże. Konkurs jest otwarty, ale tylko dla pracowników, pań pracownic Fundacji Złote Serce. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję pani Renacie, pani Joannie, wszystkim paniom wychowawczyniom, paniom pomocą za no, naprawdę przygotowanie fantastyczne tego konkursu. Bardzo serdecznie paniom dziękuję. Myślę, że też się brawa dla pani należy. Szanowni Państwo, tak się dziwnie składa, że nie chcę nigdy brać na siebie całej odpowiedzialności za łzy dzieci, które na przykład nie otrzymały pierwszej nagrody i komisja była złożona z wychowawców dzieci. Niektórzy są zawiedzeni, ale postanowiłem, że będzie nagroda specjalna. No gdyby był to Dzień Mężczyzny, to pewnie pani prezes by wręczała, ale skoro to jest Dzień Kobiet, to proszę państwa, no wręczę ja tą specjalną nagrodę. Proszę państwa, towarzyszyły mi te emocje już na spotkaniach jasełkowych i na pierwszym konkursie, który był w internacie, który się odbył w holu internatu, gdzie dzieciaczki śpiewały kolędy. Naprawdę byłem pod tak głębokim wrażeniem, że ogłosiłem wtedy ten konkurs z okazji Dnia Kobiet. No i ta kategoria special, czyli specjalna, zarówno wartości
estetyczne, muzyczne, głosowe, no pod względem każdym. No naprawdę przyznam się szczerze, że taki wybór jest trudny, że dzisiaj nawet boję się powiedzieć to jedno nazwisko, żeby któreś z dzieciaków, które otrzyma za chwileczkę ten wspaniały laptop w nagrodę, no pozostali wiem, że będą inaczej patrzeć. Chcę tu wszystkich pochwalić, bo naprawdę wszystkich po kolei. Zacznę od Nikodema, który uczył się tekstu wczoraj. Tak? I od razu wystąpi. No pozostali ćwiczyli długo. Niektórzy bardzo długo, niektórzy jeszcze w domu. Dobra, przejdę, powiem. Słuchajcie, Daria Nowak wygrała specjalną nagrodę. Daria, jeszcze raz tu przyjdziesz zaśpiewać, ja jeszcze raz wyjdę. Jesteś tu ze mną, oj, ale będziesz miała tych nagród. A ja zapraszam serdecznie panów tu przy tej pioseneczce z życzeniami. Podaj pani, poczekaj, ja ci wręczę. Gratuluję serdecznie. Dziś ten list napisałem, lato zbliża się, więc chciałem powtórzyć tobie jeszcze raz to, co wtedy. Zawsze z tobą chciałbym być przez całe lato. Zawsze z tobą chciałbym być, kochanie, za to. Zawsze z tobą chciałbym być, tylko we dwoje. Zawsze z tobą chciałbym być. Zawsze z tobą chciałbym być przez całe lato. Zawsze z tobą chciałbym być, kochanie, za to. Zawsze z tobą chciałbym być, tylko we dwoje. Zawsze z tobą chciałbym być. Na wakacje, może plaża i kolacje. Będziemy tańczyć aż po świt. Chciałbym też księżyca blasku, stawiać z tobą babki z piasku i wciąż do ucha szeptać ci to, co wtedy. Zawsze z tobą chciałbym być przez całe lato. Zawsze z tobą chciałbym być, słuchaj mnie, za to. Zawsze z tobą chciałbym być, tylko we dwoje. Zawsze z tobą chciałbym być. Zawsze z tobą chciałbym być przez całe lato. Zawsze z tobą chciałbym być, kochaj mnie, za to. Zawsze z tobą chciałbym być, tylko we dwoje. Zawsze z tobą chciałbym być. Zawsze z tobą chciałbym być przez całe lato. Zawsze z tobą chciałbym być, kochaj mnie, za to. Zawsze z tobą chciałbym być, tylko we dwoje.
zawsze z tobą chciałbym być. Zawsze z tobą chciałbym być. Przez całe lato. Zawsze z tobą chciałbym być. Kochaj mnie za to. Zawsze z tobą chciałbym być. Tylko we dwoje. Zawsze z tobą chciałbym być. Właśnie. Proszę Państwa, ja jeszcze dzisiaj jedno takie chciałem ogłoszenie, wręczenie nagrody. Także bardzo bym prosił o chwileczkę spokoju. Niech chwileczkę emocje wygasną. Szczególnie u tych pań. Dziewczynki. O! Szanowni Państwo, nie będzie okazji wręczenia nagrody, a naprawdę jest za co. Nasz uczeń klasy ósmej, Krzysztof Michalczyk. Zapraszam go tu. Zajął drugie miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie. Tak, Krzysiu? Jak to się nazywało? Powiedz głośno. Igrzyska zimowe. Tak, w igrzyskach zimowych. To jest już dla dorosłych, więc nie ma tu żadnych już żartów, jakże dzieci, prawda, się wyprzedziło. Było kilkaset uczestników, także Krzysztof dzisiaj udzielał wywiadu tu panu Jurkowi. Myślę, Krzysiu, że... Gdzie masz ten medal? Zgubił się? Nie, jest medal, pani Gosiu? Aj. Pewnie wysłać tam może kogoś, żeby przyniósł. No, tak to wszyscy nie uwierzą. Proszę Państwa, to już po raz drugi mam taki, no naprawdę nieuznaną chęć ucałować Krzysztofa. Krzysztof ma wiele talentów, oprócz tego, że występuje w zespole Wojewódzkiego Domu Kultury. Jak się zespół, Krzysiu, nazywa? Uśmiech Kielce. Uśmiech Kielce. To jeszcze startuje we wszystkich olimpiadach. A proszę sobie wyobrazić, że Kielecki, Świętokrzyski Związek wydelegował jedynego Krzysztofa, który jest uczniem naszej szkoły. Krzysiu jeszcze ma 19 lat, w tym roku 20, prawda? Ale proszę sobie wyobrazić, że wygrał z tymi i starszymi, i większymi, i to jeszcze w biegu sprinterskim, kiedy trzeba mieć siłę i szybkość. Tak. Także serdecznie ci tu gratuluję. Zaraz mam nadzieję, że medal przyjedzie. Krzysztof sobie sam wybrał nagrodę. Gratulujemy. Myślę, że ci będą to służyć. Ja bym chciał zdjęcie, panie Jurku, z Krzysztofem, ale jak będzie miał medal. Słuchajcie, no i brawa dla Krzysztofa. Jeszcze raz, szanowne panie, wszystkiego dobrego z okazji święta, Dnia Kobiet. Jeszcze raz mówię to, co mówię co roku. Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń i snów dla was. Od nas, panów wszystkich z Fundacji Złote Serce. I od Jurka też. Wszystkiego dobrego.